Ostatnio dorwałem gdzieś taką starą książkę, która w naszym, chyba w języku polskim była wydana gdzieś w 1984 roku, więc dla niektórych data może odległa. Nikt nie rodzi się uczniem Chrystusa. Nie wiem, czy ktoś kiedyś z Was ją czytał. Taka pozycja, którą myślę, że warto przydać. Ta książka też trochę dała mi do myślenia, szczególnie rozdział, który mówił o tym, że naśladowanie Jezusa, chodzenie za Jezusem, to jest naprawdę koszt, na który człowiek musi się zdecydować, który człowiek musi rozważyć w swoim życiu. Ja dzisiaj chciałbym, abyśmy trochę mogli na to spojrzeć poprzez pryzmat tego, co ewangelista Łukasz napisał na ten temat. On napisał wiele na temat uczniostwa, ale dzisiaj jeden rozdział chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli. 14 rozdział Ewangelii Łukasza, od wiersza pierwszego na razie do wiersza 15, a później dalej. A gdy Jezus wszedł w sabat do domu jednego z przedniejszych faryzeuszów, aby spożyć posiłek, oni go podpatrywali. I oto zjawił się przed nim pewien człowiek chory na puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczniów w zakonie i faryzeuszów, mówiąc, czy wolno w sabat uzdrawiać, czy nie. A oni milczeli. On zaś ujął go, uzdrowił i odprawił. Potem rzekł do nich, jeśli osioł lub wół, którego z was wpadnie do studni, czy zaraz nawet w dzień sabatu go nie wyciągnie? I nie mogli mu na to dać odpowiedzi. Następnie Pan zauważył, jak obierali pierwsze miejsca. Powiedział do zaproszonych podobieństwo, tak do nich mówiąc, gdy cię ktoś zaprosi na wesele, nie siadaj na pierwszym miejscu, bo czasem zjawi się ktoś zacniejszy od ciebie, także zaproszony. Wtedy przyjdzie ten, który ciebie i tamtego zaprosił i powie ci, ustąp temu miejsca i wtedy ze wstydem będziesz musiał zająć ostatnie miejsce. A gdy będziesz zaproszony i pójdziesz, usiądź na ostatnim miejscu. Gdy zaś przyjdzie ten, który cię zaprosił, rzeczy do ciebie, przyjacielu, usiądź wyżej. Wtedy doznasz czci wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, kto się poniża, będzie wywyższony. Powiedział też do tego, który go zaprosił, gdy dajesz obiad albo wieczerze, nie zwołuj swoich przyjaciół, ani swoich braci, ani swoich krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby cię czasem i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś już odpłatę. Lecz gdy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i ślepych i będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić. Odpłatą bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Gdy to usłyszeli, jeden z współbiesiadników rzekł do niego, błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. W tym rozdziale, szczególnie w wierszu pierwszym, czytamy, że faryzeusze podpatrywali Jezusa. Oni go ciągle mieli na celowniku, oni ciągle mu się przyglądali. I ja to często mówię, czytając różnego rodzaju fragmenty Ewangelii, bo często to w Ewangeliach jest zawarte, jak ci ludzie chodzili, szukając tylko pretekstu po to, żeby udowodnić, że Jezus nie jest tym, kim jest, tak naprawdę pokazać, że nie jest Mesjaszem, tak naprawdę zdyskredytować Go w jakikolwiek sposób się tylko da. Nic się nie zmieniło, myślę sobie, 2000 lat minęło, dzisiaj jest bardzo podobnie. Jeśli deklarujesz się jako ktoś, kto jest chrześcijaninem, jeśli mówisz, że Jezus Chrystus jest Twoim Panem, to możesz mi wierzyć lub nie, ale ludzie będą się Tobie przyglądać. Ludzie będą bacznie obserwować Twoje życie. Będą patrzeć, czy to, co mówisz, pokrywa się z tym, jak żyjesz. Czy to, co mówisz, pokrywa się z tym, co robisz. Czy to, co mówisz, pokrywa się z decyzjami, które podejmujesz każdego dnia. Czy to, co mówisz, pokrywa się z wartościami, które masz w swoim życiu. Będziesz skupiał wzrok ludzi zawsze na sobie. Oni często, niektórzy z nich będą chcieli przyłapać cię na takim braku integralności pomiędzy tym, co mówisz o Twoim Bogu, a tym, jak żyjesz. To, co mówisz o Bogu, że Bóg jest miłością, cudowny, wszechmogący, ale kiedy przyjdą doświadczenia do Twojego życia, oni będą patrzeć, czy rzeczywiście tak jest. Czy dalej wierzysz w to samo? Czy ten Twój Bóg nadal jest taki cudowny, dobry, miłujący? Jako chrześcijanin jesteśmy wszyscy. Boże Słowo mówi, jesteśmy w miejsce Chrystusa, poselstwo sprawujemy. Czyli jesteśmy inaczej ambasadorami, reprezentantami Jezusa. Zadaję sobie pytanie, XXI wiek,
Zadaję sobie pytanie, czy ja jestem, czy ja naprawdę jako uczeń Chrystusa jestem reprezentantem, czy to, co robię, to, jak żyję, jest godną reprezentacją Pana Jezusa tutaj na ziemi. Czasami ludzie oskarżą Cię, tak jak oskarżali Pana Jezusa, o nieprzestrzeganie tradycji różnych. My żyjemy w kulturze tradycji. Ludzie mogą Cię oskarżyć, Twoja rodzina, Twoi najbliżsi mogą Cię oskarżyć o nieprzestrzeganie tradycji rodzinnych, a może narodowych, które są niezgodne z Bożym Słowem, albo rodzinnych, które naprawdę są niezgodne często, wiele w naszej kulturze, niezgodnych z Bożym Słowem. I kiedy mówisz, sorry, ja w tym nie będę uczestniczył, bo Bóg mówi, że to nie jest niczym dobrym, a zaczną się kłopoty. Ludzie bacznie Cię obserwują, czy tylko mówisz, czy też w to, co mówisz, wierzysz i to jest częścią Twojego życia. Tak jak Jezusa obserwowali, obserwują mnie. Tak jak Jezusa obserwowali, będą obserwować Ciebie. Czasami ktoś oskarży Cię, może Twoi bliscy, że w Twoim domu zakłócasz święty spokój, nie robiąc tego wszystkiego tak jak zawsze, tylko teraz jakiś Jezus, jakiś Bóg, jakieś wartości. Po co Ci to wszystko? Do tej pory tak wierzyliśmy, do tej pory tak nasza rodzina wierzyła. Po co to zmieniać? I niektórzy ludzie powiedzą, hej, mamy Cię na oku. My Cię obserwujemy bacznie, czy wierzysz w to, co robisz. Można by wymieniać taką listę w nieskończoność różnego rodzaju naruszeń w opinii publicznej. Niektórzy ludzie szukają drugiej strony, takiego ucieczki w drugą stronę, szukając usprawiedliwienia, ale wiesz, żeby był święty spokój, ale wiesz, ponieważ to dla naszej rodziny jest ważne, a coś jest bałwochwalstwem na przykład. Słuchajcie, nie. Problem jest w tym, że Jezus mówi o uczniostwie i On mówi, ono jest bardzo radykalne. Tam nie ma marginesów, które pozwalają na wielkie ruchy. On mówi, ludzie będą Cię obserwować. Dlatego, że jesteś reprezentantem Chrystusa, powinieneś być reprezentantem Chrystusa tutaj na ziemi. Niektórzy powiedzą, słuchaj, wszyscy tak robią, daj sobie spokój, rób to, co wszyscy, będzie dobrze, wierz sobie, jak chcesz wierzyć, ale wiesz, musisz się poddać ogólnemu trendowi. To może dotyczyć Twojej pracy, Twojej szkoły, to może dotyczyć Twojego życia, wychowywania dzieci, wszystkich dziedzin naszego życia. Ale powiem Wam tak, Jezus żył też w zwariowanej kulturze, mega różnych tradycji, bardzo religijnych tradycji. Tradycji, które faryzeusze i uczeni w piśmie rozbudowali do wielkich rozmiarów. Tradycji, którą każdy inny przedtem bałby się naruszyć, bo groziłaby mu śmierć. A również ona groziła Panu Jezusowi. Dlatego Go nienawidzili, bo Jezus wiedział, kim jest i wiedział, jakie jest Jego zadanie. Jezus nie dostosowywał się do okoliczności. To nie okoliczności decydowały o tym, jakie decyzje podejmował. Jeśli jakaś tradycja była wypatrzeniem Bożej drogi, po prostu robił, co trzeba, bez względu na okoliczności. I zobaczcie, cała Ewangelia jest tego dowodem. Jeśli był człowiek, który był w potrzebie, Jezus nie patrzył, że był sabat, tylko mu pomógł. Jeśli ktoś był głodny, to nakarmił, bez względu na to, czy to było umytymi, czy nieumytymi rękoma. Jezus nie patrzył na tradycję jak na Boga, ale On ciągle widział ludzi, On ciągle widział potrzeby ludzi, On ciągle widział człowieka. I kiedy trzeba było się przeciwstawić tradycjom, co się nie podobało wielu ludziom, to On to zrobił, bo widział potrzebę człowieka. Jedno zdanie, które sobie zapisałem, które mocno mi zapadło w sercu i jestem przekonany, że ono jest prawdziwe. Jezus nie kierował się okolicznościami, lecz zasadami. Rozumiecie różnicę? Jezus nie kierował się okolicznościami, bo okoliczności w naszym życiu mogą być różne, a wtedy nasze decyzje byłyby różne. Ale kiedy kierujesz się zasadami, to bez względu na okoliczności, w których staniesz, będziesz wiedział, co zrobić, bo zasada będzie niezmienna. Kiedy zaczynamy kierować się w naszym życiu okolicznościami, to one będą dyktować nam sposób zachowania, będą dyktować nam wybory, których będziemy dokonywać. Będziemy jak chorągiewka, która w zależności od kierunku wiatru będzie powiewać raz w jedną, raz w drugą stronę. Okoliczności mogą być różne. Zatrzymuje Cię policjant. Jesteś sam na sam, pusta droga, przekroczyłeś i naprawdę możesz, no teraz może Ci by zabrali prawo jazdy, mam nadzieję, że tyle nie przekraczacie, ale taka sytuacja i wiesz, że kiedy dasz łapówkę, nie ma mandatu, nie ma punktu i może trzymasz swoje prawo jazdy dalej w swoje ręce. Co robisz?
Boże Słowo mówi jasną zasadę. Łapówki są grzechem. To mówi Boże Słowo. Ale jeśli będziesz kierował się okolicznościami, to pomyślisz sobie, jak stracę prawo jazdy, to być może nie będę mógł pracować i zaczynasz kombinować i dajesz w łapę. Czasami ludzie mnie pytają, Daniel, pastorze, ale ty tak nie wiesz, jakbyś się zachował, gdyby twoja żona umierała w szpitalu i jedyną deską ratunku byłaby łapówka, żeby ją ratować. Powiem wam tak, zasada mówi nie. I powiem więcej, ja mam Boga, który jest ponad lekarzami, ordynatorami i całym systemem. Wierzycie w takiego Boga? Więc dla mnie okoliczności, okej. Okay. Czy zdarzyło mi się, że pokierowałem się w swoim życiu okolicznościami? Tak. Niestety. Czasami byłem zadziwiony, że w dużo poważniejszych sprawach trzymałem się zasady, choć groziło mi o wiele więcej, a czasami w błahych sprawach po prostu głupotę jakąś zrobiłem. Dopuściłem się czy jakiegoś kłamstwa, czy ściemniłem w jakiejś sprawie. W błahej sprawie, która w ogóle nie miała żadnego znaczenia. To się zdarza. Ale Jezus nie kierował się okolicznościami, ale zasadami. To jest różnica pomiędzy religijnym człowiekiem a uczniem Jezusa. Religijny człowiek nie będzie tego przeżywał. Jemu to będzie obojętne. On zawsze będzie, znajdzie jakieś usprawiedliwienie. Dlaczego to było słuszne? Boże, musisz mnie zrozumieć. Taki jest ten dzisiejszy świat. Ale kiedy kierujesz się zasadami, to bez względu na to, jaki jest dzisiejszy świat, będziesz wiedział, co zrobić. Kiedy to okoliczności tobą kierują, to kiedy kłamstwo będzie dla ciebie korzystne, nie zawahasz się skłamać. Kiedy kradzież pozwoli ci się wzbogacić, pomyślisz, wszyscy to robią. Nie napadłem na bank, nie okradłem jakichś tam, a tych bogaczy to tam w robocie z zakładu wyniosłem, a to mają ci prezesi furami jeżdżą, co tam, jak im zabiorę, to nie zbiednieją. Wiesz, kiedy kierujesz się okolicznościami, to masz taki tok myślenia. Kiedy twoja wiara miałaby cię coś kosztować, to znaczy, kiedy wyznasz komuś, że jesteś wierzący i nie wiem, nie pijesz, nie idziesz na tą imprezę, bo jesteś człowiekiem wierzącym i uważasz, że nie powinieneś na niej być, to wiesz, co ludzie powiedzą, że jesteś głupi. Odrzucą cię, będą cię mieli za świętoszkowatego, za kogoś, kto jest lepszy od innych. Tak, prawdopodobnie spotkasz się z pogardą. Ale to jest właśnie cena uczniostwa, którą dzisiaj niewielu ludzi chce już płacić. Wielu ludzi chce się wychylić z tłumu. Uczeń Jezusa nie może kierować się okolicznościami, lecz zasadami wynikającymi jasno ze Słowa Bożego, bo Słowo Boże określa, co jest dobre i złe. Czasami ludzie zadają mi pytania, mówią, co mówi Słowo Boże, ale oni dyskutują, ale ja mówię, sorry, nie ze mną dyskutuj. Nie ze mną dyskutuj, ja nie zmienię Słowa Bożego. Ono mówi tak. Ja ci mogę powiedzieć tylko to, co ona mówi. A czy zawsze mi pasuje to, co ona mówi? Słuchajcie, nie pasuje mi. Nawet jako pastorowi czasami mi nie pasuje. Czasami chciałbym znaleźć inne odpowiedzi dla życia wielu ludzi. Ale Bóg tak powiedział i koniec. Bóg tak mówi, musimy się tego trzymać. Czy twoim życiem, czy moim życiem, to jest pytanie, które musimy sobie zadać, kierują okoliczności czy zasady? Co kieruje twoim życiem? W wierszu drugim czytamy, że do Jezusa przyszedł człowiek chory na puchlinę wodną. Współcześnie nie mamy takiej nazwy choroby, ale prawdopodobnie, tak podają źródła informacyjne, ona była spowodowana chorobami wątroby, nerek, niewydolności serca, sepsą. Tak współczesna medycyna twierdzi, że to mniej więcej mogło tak wyglądać. Więc ludzie umierali na tę chorobę w tamtych czasach. Nie było przeziębienia, z którego człowiek mógł wyjść, a to była choroba śmiertelna dla człowieka w tamtym czasie. Więc do Jezusa przychodzi śmiertelnie chory człowiek. Jezus jest ostatnią osobą, albo inaczej jego jedyną deską ratunku. Przychodzi do Jezusa i wzrok faryzeuszu skupiony na Jezusie. Jedno pytanie dźwięczy w ich głowach. Uzdrowi go w sabat czy nie? Słuchajcie, jak można się zafiksować na punkcie religii, religijności i tradycji. Do tego stopnia, że dla tych ludzi nie było ważne zdrowie tego człowieka i jego życie. Ale ważne było to, czy w sabat on uzdrowi, czy nie uzdrowi. Dla Jezusa liczył się człowiek. Tu kolejna lekcja, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, bo to nie tylko Jezus to czynił. Kiedy czytacie Dzieje Apostolskie, możecie zobaczyć, że uczniowie często są z ludźmi, zwykłymi ludźmi. Oni są z nimi na ulicach. Oni głoszą Ewangelię w różnych miejscach. Oni nie siedzą w swoich kościołkach. Też
mieli czas i modlitwy i tego, ale on ciągle są z ludźmi. Ci ludzie do nich przychodzą, kiedy głoszą, to tłumy się schodzą, tak jak za czasów Jezusa, i słuchają tego, co oni mają do powiedzenia. Oczywiście reakcje są różne. Ale i za nimi szło wielu grzeszników, którzy kiedy spotkali się z mocą Ewangelii, to krzyczało, co mamy uczynić, aby być zbawionymi. Co mamy uczynić, aby być zbawionymi. Uczniowie Jezusa w dziejach byli odpowiedzią na potrzeby ludzi tamtych czasów. Byli z ludźmi, starali się zaspokajać ich potrzeby. Nie byli, nie czytacie o tym, że byli bogatymi filantropami, ale to, co mieli, to mieli moc Jezusa w swoim życiu. Moc Jezusa, która sprawiała, że życie innych ludzi ulegało przemianie. Uczeń Jezusa otoczony jest ludźmi. Nie sztuką jest być uczniem Jezusa w czterech ścianach swojego domu i uduchawianie się w nieskończoność. To nie jest żadna sztuka. Żadna. Ale sztuką jest być uczniem Jezusa w świecie. Wiecie, kiedy Jezus się modlił o swoich uczniów w 17 rozdziale Ewangelii Jana, on powiedział: nie modlę się, abyś ich zabrał ze świata, ale abyś ich zachował w tym świecie. To jest kolosalna różnica. Dzisiaj wielu mówi: o, byle daleko już od tego świata. Nie zrozumcie mnie źle, jasne. Systemy i tak, nie przyjmujmy nic, tak? Nie mamy upodabniać się do tego świata i tak dalej. To nic z tych rzeczy, oczywiście. Ale mamy być w tym świecie, aby reprezentować Chrystusa. I tu się okaże, jakimi jesteśmy uczniami. Kiedy zderzysz się z prawdziwym życiem, kiedy zderzysz się z prawdziwą rzeczywistością, kiedy zderzysz się z prawdziwymi problemami ludzi, którzy żyją obok ciebie, z twoimi sąsiadami i rzeczami, które nie będą łatwe, rzeczami, które będą wymagały wiary w twoim życiu, rzeczami, które będą wymagały długich modlitw z twojej strony, aby Bóg wysłuchał i dopomógł tym ludziom. Łatwo jest być uduchowioną osobą w Kościele, ale czy taką jestem na zewnątrz? Taką samą. O ile bardziej powinniśmy zabrać się do tego, aby ratować ludzi, skoro Jezus mówi: słuchaj, jeśli twój wół wpadnie, to co zrobisz? Czy będziesz czekał do kolejnego dnia, aż skończy się sabat? Nikt by tak nie zrobił, oni też by tak nie zrobili. Wół to była cenna rzecz, którą człowiek miał. Oni nie mogli sobie na to pozwolić, bo by zdechła. Nie było, że poszli i kupili sobie na jarmarku następną. Ale ratowałby się. A Jezus mówi: to zwierzę jest ważne, a człowiek? Gdzie można się tak zafiksować, że mnóstwo pobocznych rzeczy będzie dla nas tak ważnych, że zapomnimy o najważniejszych, że zapomnimy o drugim człowieku. O ile bardziej powinniśmy być otwarci na innych ludzi, którzy jutra mogą nie dożyć. Uczeń, sługa Jezusa musi być gotowy do niesienia pomocy bez względu na czas. Ja czasami nie rozumiem, kiedy ludzie mówią: a ja teraz mam urlop, a ja to i tamto. Chrześcijanin ma być gotowy w każdy czas. Tak jak na przyjście Pana, tak samo na to, żeby Mu służyć. Tak samo. To nie jest od do. Dalej Jezus kontynuuje swoją lekcję, przyglądając się poczynaniom faryzeuszy. I mówi o weselu, o uczcie, o posiłku. No, ja nie wiem, jak wy macie. Ja lubię jeść, co może jest i widoczne. Każdy chce być pierwszy, bo jak siedzisz w dobrym miejscu i jesteś pierwszy, no to masz szansę, że załadujesz. I to jest fenomen, który zawsze obserwuję na większych spędach chrześcijańskich. Jak ci pierwsi, szczęśliwi, uśmiechnięci, naładowane kopy siadają, a ci na końcu się zastanawiają, czy jeszcze coś zjedzą. A to taka miłość braterska, często widoczna w różnego rodzaju imprezach. No właśnie. Nie, to jest egoizm. To jest właśnie sposób myślenia, o którym mówi Pan Jezus. Faryzeusze, tak, pierwsze rzędy, najważniejsze osobistości, siadajcie, czapki z głów. Każdy chce być pierwszy. To jest taki ludzki odruch, czasami i mój. Głód i pragnienie zajęcia najlepszego miejsca to był problem faryzeuszy. I coś takiego, i nie tylko ich, bo coś takiego jest w człowieku, że no w tej kwestii często to obserwuję. Człowiek chce być gdzieś tam na przodzie peletonu, żeby sobie dogodzić. Ale co wtedy Jezus mówi, kiedy przyjdzie ktoś, gospodarz, i powie: hej, zająłeś niewłaściwe miejsce. No wstyd. No wyobraźcie sobie, że teraz, nie wiem, Asia, musisz się przesiąść do tyłu. No byście już wiedzieli, ale normalnie, gdybyście nie widzieli, byłoby to tak trochę niefajne. A to jest impreza, wesele. Nikt tego nie chce. To jest niesamowite w Panu Jezusie, że On chce ludzi uczyć takich podstaw.
Nie miejcie takiej postawy bycia najważniejszymi. Nie miejcie postawy, że wy musicie być w centrum. Wręcz przeciwnie, miejcie odwrotną postawę, bo wtedy jest ogromna szansa, że będziecie siedzieć na pierwszym miejscu. Kiedy za dużo o sobie myślimy, i Paweł też o tym mówi, nie, żebyśmy za dużo o sobie nie mniemali. Bo kiedy za dużo o sobie myślimy, mniemanie mamy zbyt wysokie, tego kim jesteśmy, to czasami może nam odbić i za daleko się zagalopujemy. Jezus mówi, nie, mój uczeń to jest osoba skromna. Mój uczeń to jest osoba, która nie szuka pierwszych miejsc, ale patrzy, żeby to inni mogli mieć lepiej niż on sam. I to jest piękne w Bogu, że On to chce dla naszego dobra. Nie dla naszego utrudzenia, ale dla naszego dobra, żebyśmy nie musieli z tego rodzaju wstydem się spotkać. Walter von Henrichsen napisał takie słowa, bardzo fajne, posłuchajcie ich. Nie robimy nic złego, jeśli pragniemy doznawać zaszczytu, zdobyć pierwszeństwo, jeśli pragniemy życia i wolności, jeśli chcemy zająć kierownicze stanowiska. Nie ma też nic złego w innych potrzebach i dążeniach. Jezus mówi tylko, że muszą być one zaspokojone tak, jak On chce. Najlepszym sposobem, by być pierwszym, to być, według Jezusa, ostatnim. Kluczem do życia, według tego, co mówi Biblia, jest śmierć. Wolność zdobywa się, stając się niewolnikiem Chrystusa. Aby otrzymać, trzeba dawać. Aby być przywódcą, trzeba być sługą. Totalnie wszystko inne niż to, co mówi ten świat. Aby doznać zaszczytów, trzeba wieść życie w pokorze. Każdy chce żyć, ale nikt nie chce umrzeć. Każdy chce być wolny, ale nikt nie ma ochoty zostać niewolnikiem. Każdy chce otrzymać, ale nikt nie chce dawać. To właśnie tutaj popadamy w konflikt z Bogiem. Rozumiecie różnicę? Jest? Jest znacząca. Chyba tacy jako ludzie już jesteśmy. Chcemy otrzymać od Boga wszelkie błogosławieństwo, nie płacąc ceny bycia uczniem, niekoniecznie stojąc przed Jego obliczem. Nie będziesz żył, jeśli nie umarłeś dla siebie. Kiedy wydaje ci się, że żyjesz dla siebie i to jest najważniejsze, a Bóg jest gdzieś tam drugoplanowy, to tak naprawdę nie żyjesz. Nie będziesz żył, jeśli nie umrzesz. Nie da się ominąć Bożych praw, Bożych prawd, Bożych zasad. Kolejne wiersze są dla mnie też wyzwaniem, bo Jezus mówi dalej, idzie jeszcze głębiej. Kto siedzi przy stole, kto siedzi ze mną przy stole, przy moim stole. Ja lubię spędzać czas z ludźmi, no z którymi mam wspólne tematy, nie wiem, też tak macie, z przyjaciółmi, z ludźmi, którzy są mi gdzieś bliscy. Tak po prostu naturalnie jest nam w tym łatwiej. Bezpiecznie się w tym czujemy. A co mówi Jezus? Jezus mówi, ilu ułomnych, chromych, ślepych ostatnio gościłeś przy swoim stole? To jest niebezpieczne. To nie jest bezpieczne. Czy to tylko chodzi o to, że mamy bezdomnych zaprosić do swojego domu? Może. Może czasami to by nas też czegoś nauczyło. Ale ilu chromych, ślepych ludzi duchowo żyje wokół nas? Naszych sąsiadów, naszych kolegów, koleżanki w pracy, w szkole. Ludzi, którzy może to, czego wymagają, to tego, żeby ktoś poświęcił im czas. Żeby ktoś z nimi wypił kawę, posłuchał, co w ich życiu słychać. Tak naprawdę mógł usłyszeć, co w twoim życiu słychać z Jezusem. Ktoś, kto by im powiedział, słuchaj, jest rozwiązanie i jest nim Jezus. Łatwo jest przy stole ludziom wierzącym być z wierzącymi i to jest bardzo potrzebne. Ale zauważcie, że uczniowie Jezusa, oni te dwie rzeczy nie mieli oddzielone. Jezus siedział z uczniami i z celnikami i grzesznikami. On był i tam, gdzie są ci duchowi ludzie, i był tam, gdzie są ci ludzie, którzy potrzebowali zbawienia. Te dwie rzeczy, uczniowie żyli w bardzo podobny sposób. Szli na ulicę i głosili, a potem chwalili Boga wraz z innymi ludźmi wierzącymi. Nie wolno nam o tym zapomnieć. Ilu chromych, ślepych, gołych ludzi siedziało ostatnio przy twoim stole, przy stole twojego życia, w twoim domu. Jak wielu ludzi, których znamy, jest w różnych potrzebach i moglibyśmy im jakoś pomóc. Czasami drobnymi rzeczami, czasami fizyczną pomocą. Drobnymi gestami, które możemy wykonać. I kiedy ktoś mówi, dzięki, że to o tym możesz powiedzieć, robię to ze względu na Jezusa. I możesz im opowiedzieć o tym Jezusie. Jak wielu ludzi jest wokół nas w takich potrzebach. Czy raczej nie pomagamy tym, od których spodziewamy się rewanżu? No wiecie,
Potem w kościele, a to ten, on mi pomógł. Wspaniały człowiek, wspaniały brat. Tytułowy, jakiś tytuł honorowy, słuchajcie, to ludzie to lubią. Taka, wiecie, ludzka chwała. Wolimy, jak ktoś tam się oddzięczy, nie? Zaproszę na obiad, to mnie zaproszą na obiad. No i tam gra się toczy. Nie. Spróbuj, to jest ciekawe doświadczenie. Weź kogoś, kto ci się nie oddzięczy. Bo nie ma czym. Bo nie ma jak. To wiele uczy. Uczeń Jezusa nie szuka nagrody i chwały tutaj na ziemi, ale Jezus mu zagwarantował, mówi, nagrodę otrzymasz. Może ci się wydawać to takie, no dobra, tyle czekania, ja nie lubię czekać. No czasami mam tak, Panie Jezu, tyle czekania. No ale poczekajmy, bo Jezus mówi, że kiedy zmartwychwstaniesz jako sprawiedliwy, to otrzymasz nagrodę. Wierzysz w to? Czy wierzycie w to? Czy to nie jest ZUS, nie? Że obiecuje i nie będzie? To jest Bóg. Kiedy On mówi, że otrzymasz nagrodę, to ją otrzymasz. My żyjemy w takim świecie, gdzie nam trudno jest zaufać na słowo czyjeś, ale Bóg mówi, to ja wam mówię i daję gwarancję, że tak będzie, otrzymasz nagrodę. Bo czasami ci się wydaje, że tyle pracy w coś wkładasz i nie widzisz owoców, ja ci powiem, Jezus ci to wynagrodzi. Po prostu bądź cierpliwy. Czytamy, że jeden z współbieśniadników tak sobie siedzi, słucha tego wszystkiego, podekscytowany i wyskakuje, błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. On tak bardzo się podekscytował. No właśnie tego Żydzi oczekiwali. Oni oczekiwali Królestwa Bożego, oni oczekiwali Mesjasza. Kogoś, kto przyjdzie, rozwali Rzymian, zrobi porządek, sprawi, że oni znowu będą górą. Problem w tym, że niewielu ludzi chciało spożywać ten chleb i odpowiedzieć na to zaproszenie. I Jezus dalej to kontynuuje. Czytamy, a On mu rzekł, pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. Wielu! I posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym, przyjdźcie, bo już wszystko. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł, kupiłem pole, muszę pójść je zobaczyć. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. Drugi rzekł, kupiłem 5 par wołów, idę je wypróbować, proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. Inny rzekł, żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. A gdy wrócił sługa, doniósł o tym panu swemu, wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego, wyjdź prędko na place, ulice miasta, sprowadź tutaj ubogich i ułomnych, ślepych i chromych. I oznajmił sługa, panie, tak się stało, jak rozkazałeś i jeszcze są miejsca. Wtedy rzekł pan do sługi, wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj, by weszli. Niech będzie zapełniony dom mój. Albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie zakosztuje mojej wieczerzy. Wow! Niesamowity fragment. Wymówki. Doświadczyliście kiedyś wymówek? Ktoś kręcił. Wiecie, że kręcił, wymawiał się, nie chciał powiedzieć wprost. Czy czasami byliście ludźmi, którzy mieli wymówki? Ja byłem. Coś mi nie pasowało, nie umiałem powiedzieć wprost, niekoniecznie kłamałem, ale tak to ubrałem, żeby było po mojemu. Wymówki. Jak ktoś z was tak nie miał, to w tym momencie kłamie. To już masz jeden grzech, który musisz wyznać. Każdy się tego w życiu dopuścił. Zawsze coś nie pozwala nam wybrać najlepszego i często w naszym życiu zadowalamy się rzeczami na dobrym poziomie. Kiedy Bóg ma dla nas najlepsze, to my wybieramy takie dobre rzeczy. Nadchodzi dzień wielkiej uczty. Boże Słowo o tym mówi. Wesela baranka, tak to określa Biblia. Bóg wydaje ucztę i zaprasza nas do uczestnictwa, do przybycia, po to, abyśmy tam razem z Nim byli przy stole. Wiecie, Boże Słowo mówi, że to jest darmowe zaproszenie. Tak? Zbawienie jest darmo, z łaski. Boże to dar, nie z naszych uczynków, abyśmy nie mieli się czym chlubić. Więc to jest darmowe zaproszenie na wesele, które Bóg ofiaruje człowiekowi. I niestety często nieistotne rzeczy zabierają naszą całą energię, cały nasz czas, odciągają nas od rzeczy najważniejszych. I czytamy tutaj, że ktoś kupił pole. Inwestycja życia, wspaniały zakup, woły gotowe do akcji, patrzy na te pole, mówi, wow, to jak teraz wjadę, przeorzę, już się nie mogę doczekać te nasionia i potem te pierwsze kiełki, będę bogaty po prostu. Muszę sprawdzić teraz, czy to jest naprawdę, czy to było warte tych wszystkich pieniędzy. Rozumiecie tego człowieka? Kto z was go rozumie? Kto z was by zrobił podobnie? No, jacy święci. Sprawdzimy, jak sobie coś cennego kupicie. Ja też bym był ciekawy, jak to wygląda. Wiecie, to jak z facetem. Jak się na coś nakręci, to potem nie ma świata poza tym.
jeden temat, jedno zjawisko, jedne tematy, szukanie, czytanie, wszystkie informacje na ten temat. Tak jest? Tak jest, Andrzej? Tak jest, potwierdza. Andrzej potwierdza, więc mamy jedno źródło informacji potwierdzającej. Woły gotowe do akcji, on jest gotowy, pole wierzy w to, że przyniesie obfity owoc. Nie ma się na co oglądać, trzeba się brać do roboty i Boża uczta musi poczekać. Wiecie, co on mówi? Nie jest za wytłumaczonego. Boże, no po prostu zrozum. To są lata mojej młodości, to jest najlepszy czas, kiedy mogę orać. To jest całe moje życie, to mi musi przynieść zyski. Sorry, ale nie mam czasu na to, żeby uczestniczyć w Twoim królestwie teraz. Może kiedyś później, może następnym razem, może kiedy znowu zrobisz taką imprezę, to mnie zaproś, ale teraz nie bardzo. Teraz nie mam czasu. Zakup życia jest ważny. To była ryzykowna inwestycja. Najpierw obowiązki. Boże, sorry, ale nie jesteś moim priorytetem w tej chwili. Oczywiście nikt tak nie mówi wprost. A po prostu mówił mi imię za wytłumaczonego. Dzisiaj Jezus mógłby użyć innego obrazu ludzi kupujących ziemię. Może nie pod zasiew, bo to niekoniecznie się opłaca już dzisiaj. Ale pod wymarzony dom. Wielu ludzi tak robi. Nie ma nic złego w tym, żeby mieć dom. Nawet wymarzony. Ale zauważyłem, jak wielu ludzi swój wymarzony dom, ich wymarzony dom stał się ich Bogiem. Tam zawsze jest coś do zrobienia. To oznacza, że nie mogą być na modlitwie. Tam zawsze jest coś do zrobienia, więc nie mają czasu, żeby błogosławić życiem innych ludzi. Nie mają czasu, żeby z kimś spędzać czas, czytać z nim Biblię, modlić się z nim. Zawsze jest coś do zrobienia. Dom marzeń. Coś, o czym marzyłeś od swojego dzieciństwa, a teraz w zasięgu ręki, jasne. Ciężkie lata pracy przed tobą, wielkie kredyty do spłacenia. I wielu ludzi, kiedyś pewien bankowiec powiedział, diabeł wiąże ręce ludzi wierzących kredytami, bo nic już nie mogą zrobić, tylko całe życie spłacać. Zamiast służyć. I tak to wygląda. Bardzo podobnie. On kupił ziemię, jest fajnie. Szczyty marzeń, które realizujemy. Czemu nasze szczyty marzeń tak rzadko dotyczą Królestwa Bożego? Tak często dotyczą tego, co posiadamy. Cel, który nie pozwala Ci już na szukanie Królestwa Bożego. Nie ma czasu. Po prostu nie ma czasu. Czasami mamy przerost tych pragnień, marzeń i już nie skupiamy się na prostocie, ale na wielkości. A to koło, powiem Wam, to jest maszyna, która jak już napęd pójdzie w ruch, to nie ma końca. I nie wiesz kiedy. Z człowieka, który gorliwie służył, staniesz się człowiekiem, który chodzi tylko do kościoła. W niedzielę przy dobrych wiatrach. Wielu ludzi tak dzisiaj żyje. Wielu ludzi. Nie zrozumcie mnie źle. Nie jest złem mieć dom. Nie jest złem mieć marzenia. Ale trzeba być niesamowicie ostrożnym, aby nie odrzucić Królestwa Bożego na rzecz tych rzeczy. Granica jest bardzo cienka. Inny kupił woły. No, to też było sztuką. Mieć dobre woły, to znaka zamożności. No i tak samo, no woły są. Trzeba sprawdzić, czy to są silne, mocne woły. Czy ten interes życia również się uda. Po prostu trzeba je wypróbować. Może dla kogoś dzisiaj to są podróże służbowe, które okradają cię z czasu. Praca, która nie pozwala ci na nic w twoim życiu. Tak dosłownie na nic. Może to jest robienie interesów. Nigdy dość. Zawsze złotówka więcej się przyda. Kiedyś zapytano podobno Rockefellera, jak wiele to jest ta wystarczająca suma, on powiedział zawsze $1 więcej. I ludzie biegną godzinami, całymi dniami pracując, nie mając siły później nawet w niedzielę, żeby być w społeczności. No nie mają. Tak często biegną nie za tym, bo naprawdę potrzebują, ale bo chcą. Bo chcą więcej. Bo chcą więcej o $1, bo chcą więcej o 1 złotówkę. Mówią, wiesz Boże, niebo niebem, ale w Polsce jest taka rzeczywistość, jaka jest, więc jak nie zadbam, nie będzie. Dzięki za zaproszenie, Boże, ale biznes to biznes. Nie ma czasu. Trzeci pojął żonę. No, ktoś powie, no Panie Jezu, już lekkie przegięcie, że przecież no to jest logiczne, jak ma żonę, to się musi żoną nacieszyć, muszą się sobą nacieszyć. Świata poza sobą nie widzą. Miłość, młodość. Chyba, Boże, rozumiesz, że nie da rady. Młoda żona, królestwo musi poczekać na lepszy czas. Musimy się sobą nacieszyć, lepiej się poznać. Dzisiaj potem tak się poznają przez kolejne lata. A Królestwo Boże nie ma dla nich żadnego większego znaczenia. Ani ona już nie są młodzi, ale wtedy, kiedy powinni tym bardziej włożyć ręce do służby,
To po prostu powiedzieli, my chcemy się nacieszyć sobą. 2000 lat temu te same wymówki mają miejsce dzisiaj. Chcemy być uczniami, nie płacąc ceny i to się nie da. Tak jak powiedziałem, zbawienie mamy z łaski, ale bycie uczniem jest zawsze ceną. Każdy z was, kto jest uczniem, kto to rozumie, to wie, że musicie płacić cenę i czasami to jest bolesne. Zadaję sobie to pytanie, czy ja jestem zaangażowany w sprawie Królestwa, czy raczej tylko w swoje sprawy. Gdybyś wziął swój tydzień, tylko weź jeden tydzień i zobacz, ile tam jest ciebie, twoich spraw, twoich ważnych interesów, a ile tam jest rzeczy, które związane są z Bogiem, z modlitwą, z czasem dla Niego, z Biblią, z spotkaniem z kimś innym wierzącym, aby budować swoją wiarę. To Ci pokaże, co w Twoim życiu jest priorytetem. Dlatego Pan kazał wezwać, tam czytamy, ubogich, ułomnych, ślepych, by przyszli. I to jest ten fragment, który mi się od razu przypomniał, kiedy Jezus mówi, że będziemy zadziwieni, jacy ludzie nas wyprzedzą do Królestwa Bożego. Zadziwieni. Jeśli nie będziemy ostrożni, będziemy zadziwieni. A to mi się znowu kojarzy z Księgą Objawienia, z 3 rozdziałem, 20 wierszu, kiedy Pan Jezus mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Ludzie często używają tego fragmentu do ewangelizacji niewierzących, ale on nic nie mówi do niewierzących. On mówi do kościoła w Laodycei. On mówi do ludzi wierzących. Do ludzi, którzy jako kościół uważali siebie za świetnie prosperujący, za kościół na właściwym torze. Jezus mówi, myśli, że jesteś bogaty, aż biedny, goły i nędzny. Słuchajcie, oni tak nie patrzyli, oni tego nie widzieli. Dopiero kiedy przyszedł Jezus, to Jezus to im uzmysłowił. Dlatego mówi, upamiętajcie się. I nabierzcie u mnie maści, abyście, nabądźcie maści, aby wasze oczy przejrzały. I w ogniu wypróbowanego też, żebyście naprawdę mogli przejrzeć na oczy. Wow. Oni tak nie widzieli tego. Mówi, fajnie jest, dobrym jesteśmy kościołem. Chwała Panu, o alleluja. Jest dobrze, może mieli fantastyczne uwielbienie, może nawet mieli fajnych kaznodziejów. Ale kiedy przyszedł Pan Jezus, to mówi, jesteście nędzni. Mało tego, Jezus był poza ich życiem. Bo gdyby nie był poza, to po co bym mówił, o to stoję u drzwi i kołaczę. On mówi do ludzi wierzących, wybór. Stoję i kołaczę i co? Jeśli otworzysz, to mówi, będę z tobą wieczerzą. To jest kolejne zaproszenie, które Jezus daje Kościołowi. I ten fragment, wiecie, od wielu miesięcy, ja często go używam, on od wielu miesięcy po prostu strasznie gdzieś drenuje moje serce. Bo jestem przerażony tym, jak często dzisiaj ludzie wierzący pomijają takie fragmenty Bożego Słowa. Lekceważą je. Jak wielu ludzi wierzących mówi, no ja jestem letni teraz w swoim życiu i z uśmiechem na twarzy. Jestem letni, jest fajnie. Człowieku, o czym ty gadasz? Jeśli jesteś letni, to Bóg mówi, że wypluje cię z swoich ust. Co się stanie, jak cię dzisiaj odwoła? Naprawdę myślisz, że to jest taka zabawa z Bogiem? Że jestem letni? Może kiedyś się zbiorę do kupy i będę fajniejszym chrześcijaninem? Nie, jak dzisiaj nic nie zrobisz, to prawdopodobnie jutro nic nie zrobisz. Letność nie jest stanem, który Bóg akceptuje. Bóg mówi, abyś był zimny albo gorący, bo letniego wypluje. Słyszysz to? Ja muszę to słyszeć. Ja chcę to słyszeć. I zadaję sobie pytanie, czy jesteś letni? Czy naprawdę myślisz, że możesz z Bogiem się zabawiać? Czy naprawdę nie ma w tobie bojaźni Bożej? Żebyś tylko mówił łaska, łaska, łaska i żył byle jakim życiem? Tego Bóg od ciebie nie oczekuje. On oczekuje, że otworzysz drzwi, on mówi, ja wejdę i będę z tobą wieczerzą. I to jest piękno. I znowu wybór. Możemy to zrobić, możemy to zostawić i nic z tym nie zrobić. Bóg mówi, upamiętaj się, bo inaczej cię wypluję. To jest powaga, niesamowita powaga słów i musimy je dzisiaj zrozumieć. Dalej czytamy, a szły za nim liczne tłumy i obróciwszy się rzekł do nich, jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca, swego matki, żony, dzieci i braci, sióstr, a nawet życia swego, nie może być uczniem moim. Każdy, kto nie dźwiga krzyża swego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Więc ludzie szli za Jezusem, ale nie nieśli krzyża. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw, nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie.
A gdy już położył fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc: ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Albo król, który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w 10 tysięcy zmierzyć się z tym, który z 20 tysiącami wyruszy przeciwko niemu. Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być moim uczniem. Dobrą rzeczą jest sól. Jeśli jednak sól zwietrzeje, czym ją przyprawić? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu. Precz ją wyrzucają. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ja dzisiaj zadaję sobie pytanie: mam uszy do słuchania? Czy ja dzisiaj słyszę to, co Bóg ma do powiedzenia? Za Jezusem podążały tłumy, bo Jezus jest ratunkiem. Jezus był i jest ratunkiem. Ratunkiem dla ludzi, ratunkiem dla zgubionego świata. Jezus jest ratunkiem dla ludzi, którzy żyją może nawet pobożnym jakimś życiem, może moralnym życiem, ale czują w swoim życiu jakąś pustkę, czują, że czegoś im brakuje. Jezus jest dla nich ratunkiem. Ludzie w różnych krajach z narażeniem życia, tam, gdzie panuje islam i inne religie, z narażeniem życia przyjmują Chrystusa, wiedząc, że jutro mogą ich głowy być ścięte. Wiedząc, że być może jutro będą musieli oglądać na własne oczy śmierć swoich dzieci, swoich bliskich. Coś, na co my oczy zamykamy, Europejczycy. Ale oni mimo tej ceny, chcą Jezusa. To jest wiara. Słuchajcie, oni naprawdę muszą odkryć, kim jest Jezus, żeby być gotowym na taką śmierć, żeby być gotowym na takie doświadczenia. I to nie są łzawe historie, to są fakty, które dzisiaj dzieją, które się działy przez całe stulecia, odkąd Chrystus przyszedł na ten świat. I ciągle mają miejsce. Media tego nie pokażą, media o tym nie mówią. Ilu misjonarzy, ilu ludzi ryzykuje życie, żeby dzielić się Ewangelią tam, gdzie ona jeszcze nie dotarła. Ilu ludzi w Chinach i w wielu innych krajach, w Syrii, za to, że są chrześcijanami, jutro mogą stracić życie. To jest cena. Jezus to człowiek, który kiedy tam chodził tamtego dnia po ulicach, kiedy te tłumy za nim podążały, odwraca się do nich i mówi rzeczy co najmniej niepopularne, trudne, które wielu przywódców by nie wypowiedziało, gdyby zależało im na tłumach. Ja jakiś czas temu mówiłem trochę z tego fragmentu i nie chciałbym się powtarzać, parę rzeczy tylko powtórzę. Jezusa nie zachwycały tłumy. Lecz interesowali go ludzie z tłumu. Rozumiecie różnicę? To nie był populista, za którym miały iść rzesze i on sobie odnotowywał liczebność na stadionie, ilu ludzi go odwiedziło. Nie. Jezus w tym tłumie widział celników, w tym tłumie widział ludzi, których życie było przemienione. On widział ludzi, którzy chcieli czegoś więcej. Tłumy szybko się pojawiają i szybko się rozchodzą, kiedy przychodzi ogień doświadczeń, prozy życia. Tłumy, pamiętacie, i tak jest, tłumy potrafią wiwatować w takiej prostej dziedzinie jak sport. Jak polska reprezentacja w czymś tam wygrywa, to wszyscy euforia, flagi, czapeczki, napoje, śpiewają. Jak przegrywa, to to już nie jest tak kolorowo. Jak Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, tłumy wiwatowały Hosanna synowi Dawidowemu. Jak myślicie, jak wielu z tego tłumu później skandowało: ukrzyżuj go? Tłum jest nieprzewidywalny. Jednego dnia euforia, a drugiego dnia kamienie mogą lecieć w swoją stronę. W dzisiejszym świecie liczby i tłumy odgrywają rolę i Jezus z niejednego kościoła za tak radykalną naukę by wyleciał. Powiedzieliby: o Panie Jezu, bardzo Cię przepraszamy, ale jesteś nietolerancyjny. Nie masz właściwej wrażliwości. Po prostu by wyleciał. Bo by nie pasował do obrazu, jaki wielu chrześcijańskich przywódców dzisiaj ma Jezusa i rysuje go przed oczami innych ludzi w swoich kościołach. Tak, Jezus jest radykalny. Możecie mówić, co chcecie, on dla mnie jest radykalny. Okoliczności nie wpływały na to, jakie decyzje miał podjąć. Gdyby ktoś go miał ocenić jako umiejętnego polityka, to by go ocenił jako nieumiejętnego polityka, który nie potrafi utrzymać właściwej temperatury tłumu.
trzymać tłumu blisko siebie i długo. Nie mamił ludzi obietnicami bogactwa i łatwego życia bez wyzwań. Jezus nigdy takiej nauki nie głosił. On ciągle mówił, jeśli zostawiłeś to. Ale on zawsze mówił, pokażcie mi jedno miejsce w Biblii, że on tak nie mówił. On zawsze mówił, że naśladowanie go to cena. A dzisiaj się mówi, że nic nie trzeba płacić. Że ważne, że jesteś w tłumie. Że łatwe życie jest z Bogiem. Łatwe jest życie z Bogiem? Powiedzcie, czy łatwe jest życie z Bogiem? Ja nie wiem jak wy. Dla mnie nie zawsze jest łatwe. Ono jest piękne, ono jest cudowne. Ono jest niesamowite, ale ono nie jest łatwe. Tak jak kochacie swoją żonę czy męża. Kochacie? Tak? Jeszcze? No. A czy czasami jest łatwo? Słyszałem. Słyszałem. Jeszcze. Czasami nie jest łatwo, ale kochamy, to nic nie zmienia. Ale nie jest łatwo. Czasami z Bogiem też nie jest łatwo. Dlatego, że nie rozumiemy Jego myśli. Czasami Jego plany są inne niż nasze i nie łapiemy. Czasami jest nam trudno. On nas kocha i my Go kochamy. To jest piękne, to jest cudowne. I On nas pomaga. Czasami nie wysłuchuje naszych modlitw, bo one by mogły nam zaszkodzić to, co chcemy. Czasami wierzę, że Bóg nie daje nam, bo wie, że nam coś może zaszkodzić. To nie jest łatwe, ale jest cudowne. Wręcz przeciwnie, uczył, że uczeń nie może mieć obok siebie ani przed sobą, ale ani przed nim kogokolwiek. Mówi, ani twoja rodzina, mama, tata, brat, siostra, współmałżonek, dzieci nie mogą być nie tylko przed Jezusem. Kiedy czytacie przykazanie o bałwochwalstwie, tam jest napisane, nie będziesz miał żadnych bogów obok mnie. Więc to nie jest linia, na której się może znajdować ileś osób i Jezus. To nie jest stan, w którym coś może być przed Jezusem. Po prostu Jezus jest najważniejszy, jest wszystkim. Jest przed wszystkim. Jest przed twoją rodziną, jest przed twoją mamą, przed twoim tatą, przed twoim bratem, siostrą, przed twoimi bliskimi, dalszymi, przed wszystkim, przed twoją pracą, przed wszystkim. To jest kolosalna różnica. Nasze pragnienia, nasze życie nie może być obok ani ponad nim. My mamy wiele pragnień, marzeń i możliwości ich realizacji, ale nie mogą być obok Jezusa. On musi stać się wszystkim w nas, jak mówi apostoł Paweł. Jeśli coś jest obok lub ponad, to Boże Słowo mówi jasno, jesteśmy bałwochwalcami. Ja i ty w takim momencie jesteśmy bałwochwalcami. Jeśli twoje życie jest ważniejsze i twoja reputacja i to, co posiadasz i twoje realizowane marzenia, psychologia dzisiaj to czyni, tak? No mówi, że jesteśmy pępkiem świata. I wszystko się wokół pępka świata ma kręcić, czyli wokół ciebie. A Jezus mówi, wszystko ma się kręcić wokół Niego. Jeśli jest jakiś pępek świata, to jest nim Jezus. Kolosalna różnica. Świat mówi, żeby żyć, to musisz to, a Jezus mówi, musisz umrzeć. Różnica kolosalna w poglądach. Jezus mówi, kto nie dźwiga krzyża Jezusa, nie może być Jego uczniem. To nie ja powiedziałem. Jezus to mówi. Jeśli idziesz, ale nie chcesz nieść krzyża, to znaczy idziesz, ale nie chcesz nieść krzyża, nie chcesz być pogardzany, nie chcesz się zdecydować, żeby dopuścić jakieś cierpienia do swojego życia, nie chcesz iść na 100%, nie chcesz nieść krzyża. Jeśli to rodzina, bliscy są ważniejsi i ich opinia od tego, co mówi Jezus, to Jezus mówi, po prostu idziesz, ale nie niesiesz krzyża. Ale nie jesteś mnie godzien. Niektórzy mówią, że niesienie krzyża, choroby albo wyniki ich decyzji. Nie. To jest pomyłka. Jeśli ja podejmuję głupią decyzję i ponoszę jej konsekwencje, to nie jest niesienie krzyża. To jest wynik mojej głupiej decyzji. I nie mylmy pojęć. Jeśli zaniedbam swoje zdrowie do takiego stanu, że wda się jakaś choroba, to nie będę Boga o to obwiniał. Jeśli wiem, że sam doprowadziłem się do jakiegoś stanu i to nie jest mój krzyż. Krzyż, o którym mówi Jezus, On go wyjaśnia bardzo jasno. On mówi o tych kosztach. Możesz być religijny, możesz być moralny, ale jeśli nie niesiesz krzyża, nie jesteś Jego uczniem. Czy jesteś gotowy odrzucić wszelkie powiązania dla Jezusa? To są trudne rzeczy. Wielu ludzi się tu zmaga. Ale jeśli ja zrobię tak, to moja mama mnie wyklnie, bo mój ojciec mnie wydziedziczy. Spotkałem wielu takich ludzi. Niektórzy zostali wyklęci, niektórzy zostali wydziedziczeni, ale ja powiem to wam tak. Nie spotkałem nikogo, kto to zrobił i kto by żałował. Nie spotkałem.
Może rodzina Cię odrzucić, może Twoi bliscy, może Twój współmałżonek. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że żyjąc z Chrystusem i spełniając Jego przykazania, możesz stracić ojca, matkę, braci. Stracić to, co nawet dla Ciebie dzisiaj jest cenne. Myślisz sobie, pastorze, o czym to w ogóle gadasz? No ja właśnie mówię Ci, co mówi Jezus. Możesz, nie musi tak być, ale możesz tak stać. Może tak być, że na jakiś czas rodzina się od Ciebie odwróci. Może tak być. Krzyż nie jest lekki. To nie jest tekturowa atrapa, którą ludzie czasami próbując naśladować Wielkanoc, w Filipinach tak jest, tak, krzyżują się, próbując oddać nie wiem co. Nie mają pojęcia, co to jest, co to znaczy nieść krzyż, co to znaczy jest nieść grzech całego świata na swoich barkach. To krzyż wyrzeczeń, to krzyż umierania dla siebie, abyś ty stawał się mniejszy, a Chrystus większy w tobie. To jest to, kiedy masz wybór coś dla siebie, a kiedy wiesz, że Bóg chce, żebyś zrobił coś innego i to niekoniecznie jest tobie po drodze. Musisz policzyć koszty, bo kiedy tego nie zrobisz, możesz okazać się człowiekiem, który założył fundament, ale na nic więcej już go nie było stać. Nie zdołał wykończyć. Koszty okazały się wyższe. Wielu ludzi przychodzących z radością po łaskę, o, Panie Jezu, tak, chcę być moim Panem, za chwilę zdarzają się z rzeczywistością doświadczeń, z prozą dnia codziennego, z pracą, w której są różni ludzie, z uczelnią, do której muszą chodzić. I nagle okazuje się, że to bycie chrześcijaninem wcale nie jest takie łatwe, wiele kosztuje i wiecie, co robią i uciekają. Założyli fundament, ale nie policzyli kosztów. Już nic na nim nie wybudowali. Tak naprawdę ten pierwszy entuzjazm, kiedy mówili, o Jezus tu, Jezus co zrobił w moim życiu. I teraz ci ludzie mówią, hej, 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 gdzie jest ten twój Jezus? Co założyłeś fundament, a co z resztą chałupy? Nie ma. Mamy w okolicy, wszędzie jak jedziecie, w różne miejsca, to stoją niewykończone domy. Tak? I nikt nie mówi, że to jest piękny krajobraz. Wspaniały dom, niewykończony. Ten, kto na to wpadł, to naprawdę mistrz, architekt. Nikt na to tak nie patrzy. Każdy sobie myśli z tyłu głowy, ha, kasy mu brakło. Przeliczył się. Jezus o tym mówi. Kiedy nie policzysz kosztów iścia za Jezusem, to nie jest łatwa droga, to ludzie tak będą cię palcem wytykać. Aha, to, tak, tak, my już wiemy, tak. Tamto było temu, teraz był Jezus, za chwilę będzie Mahomet i inni będą. My już wiemy, bo ty już taki jesteś. Policz koszta. Jezus mówi również o królu i o wojnie i o tym, kiedy się wybierasz na tę wojnę, to lepiej przeliczyć koszta, bo jesteśmy w stanie wojny. Człowiek wierzący jest w stanie wojny. Jest królestwo diabelskie. I Boże Słowo mówi, Pan Jezus mówił, bramy piekielne nie przemogą, a Ty jesteś Piotrem, Ty skalę zbuduję, Kościół mój, na świadectwie Twoim zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. No, bramy nie atakują, ale Kościół atakuje. I to jest stan wojny, w którym jesteśmy. Diabeł walczy. To jest stan wojny, w którym nie wolno nam, w którym musimy zdawać sobie sprawę, że kiedy idziesz za Jezusem, to przyjdą też doświadczenia i z tej strony. To przyjdą doświadczenia, to przyjdą ataki duchowe również z tej strony. I to jest koszt, którym również musisz wliczyć. Bo jeśli się okaże, że nie jesteś w stanie, że nie jesteś gotowy na taką walkę, jeśli nie jesteś gotowy, że czasami będziesz płakać po nocach, nie wiedząc, co się dzieje wokół Ciebie, to będzie Ci ciężko. To jest koszt, to jest walka. Dlatego Paweł pisze, nie toczymy walki z krwią i z ciałem, ale z nadziemskimi władzami. On nie pisze tego jako beletrystykę, fantasy w Biblii. On mówi, że jest wojna duchowa, która się toczy i mamy być do tej wojny przygotowani. To życie z Jezusem to nieustanna walka, nieprzerwany stan wojny z królestwem diabła. Dlatego warto, albo inaczej, dlatego musimy policzyć koszta. Każdy człowiek, już kończąc, nie chce być uczniem, który nie chce być uczniem, Jezus mówi tak, jest jak sól, która zwietrzała. Jezus tam niepomyłkowo to wsadził. Kiedy sól zwietrzeje, to ona jest po prostu bezużyteczna. Już robisz z nią co chcesz, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo ona nie wnosi nic, nie daje smaku, nie konserwuje. Jest bezużyteczna. Będziesz chodził do kościoła, może nawet miał jakieś chrześcijańskie nawyki, ale będziesz bezużyteczny. Po prostu. Jeśli będziesz oglądać się wstecz, nigdy nie pójdziesz do przodu. Bracie, siostro, ja nie mówię po to, żebyśmy mieli wyrzuty sumienia, żebyśmy się dzisiaj kiepsko czuli i sobie myślisz, gorąco on jeszcze takie rzeczy gada. Nie, to nie o to chodzi.
To chodzi o to, żebyśmy nie stali się bezużyteczną solą. To chodzi o to, żebyśmy nie zwietrzyli. To chodzi o to, żebyśmy mogli się sobie odpowiedzieć dzisiaj, czy ja jestem uczniem, czy nie jestem uczniem. Jeśli nie jestem, to co muszę zmienić w moim życiu, żeby w końcu stać się naśladowcą? A jeśli jestem, to co mogę robić jeszcze lepiej i jak Bóg jeszcze bardziej zbliżyć się do Boga, aby jeszcze lepiej słyszeć Jego głos, jeszcze bardziej być Mu posłusznym. Czy jesteś gotowy dzisiaj powiedzieć Bogu: dość z letnim życiem? Czy jesteś gotowy zmienić te wszystkie przyzwyczajenia, które masz, rzeczy, które cię odciągają od Boga? Telewizję, komputer, mnóstwo rzeczy, które sprawiają, że spędzamy tam mnóstwo czasu, każdego dnia więcej, więcej i więcej, a coraz mniej z Bogiem. Czy jesteś gotowy to wyłączyć? Czy jesteś gotowy to zmienić w swoim życiu? Czy jesteś w stanie, nie wiem, ograniczyć swoje hobby, jeśli trzeba, żeby więcej czasu spędzić na rzeczach duchowych, na szukanie Bożego Królestwa? A może czy jesteś w stanie zrezygnować w ogóle z swojego hobby na rzecz Bożego Królestwa? Czy jesteś w stanie przewartościować swoje priorytety dzisiaj tak, aby to Bóg był pierwszy, nie obok, ale pierwszy wobec wszystkich twoich planów i marzeń? Mogą być takie marzenia, które się nigdy nie ziszczą, kiedy pójdziesz za Jezusem. Mogą. Ale gwarantuję ci, że kiedy staniesz przed Jego tronem, te marzenia nie będą miały żadnego znaczenia. Ale radość z tego, że byłaś wierna i byłeś wierny, będzie wspaniała nagroda, którą otrzymasz. To jest naprawdę godne czekania. To jest godne czekania. Czy policzysz koszt? Czy pozwolisz, by Jezus, który kolejny raz puka, nie wiem, czy będzie kolejny raz, ale dzisiaj może kolejny raz puka do twoich drzwi, mógł wejść? Czy wystarczy ci zwykła religijność? Bracie, siostro, czy Bóg, powiem inaczej, Bóg bardzo poważnie traktuje to, co mówimy i to, co Mu ślubujemy. Kaznodzieja pisze tak: gdy złożysz Bogu ślub, posłuchajcie tego uważnie, nie zwlekaj z wypełnieniem go, bo Mu się głupcy nie podobają. Co ślubowałeś, to wypełnij. Lepiej nie składać ślubów, niż nie wypełnić tego, co się ślubowało. Jeśli powiesz dzisiaj Bogu tak: chcę iść za Tobą, chcę być gorący, chcę zmienić moje życie, chcę poprosić innych o pomoc, żeby pomogli mi zmienić moje życie, żeby pomogli mi stawiać te nowe kroki, to Bóg to traktuje serio. Bóg nie chce, żebyś był głupcem, który co innego mówi, co innego robi. Ja chciałbym Cię dzisiaj prosić: weź krzyż i bądź naśladowcą. Chcę Cię dzisiaj zachęcić: weź krzyż i bądź naśladowcą. Chciałbym, żebyśmy przez chwilę trwali w modlitwie. I żebyś Ty stanął przed Bogiem, tam gdzie jesteś, i zadał sobie to pytanie: czy jestem uczniem? Tylko na podstawie tego, co dzisiaj słyszałeś. Czy jesteś uczniem? A jeśli nie, po prostu zawołaj do Niego. Zawołaj.